Co ty taki tutaj ufajdany? Pan Misi jest cały brudny, na pyszczku. Dlaczego jesteś taki usyfiony? Przecież nic z tobą nie robiłem ostatnio. Od razu lepiej, panie Misiu. Jaki ty mokry jesteś teraz, panie Misiu. Jaki strasznie mokry. Jeszcze mokrego pana Misia nie było. Zostawcie lajka za mokrego pana Misia. O kurczę, jak tu mokro teraz. Co ja zrobiłem? Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhar, a to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Gacha Live. Moi drodzy, ponownie przychodzicie do mnie z masą komentarzy. 3,5 tysiąca komentarzy. Wow. Zazwyczaj jest chyba po 2 tysiące, czy coś w tym stylu. A teraz dobiliście 3,5 tysiąca. Wow, 75 tysięcy wyświetleń i 8400 lajków. Ale mam wrażenie, że po tym wstępniaku z panem Misiem to przebijemy, tę ilość lajków. No, lajk za mokrego pana Misia musi być. Telefoniki, ciach, 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 ciach. Kto za tym, aby Urhar obejrzał jakiś wybrany przez siebie odcinek i obejrzał do końca bez uderzenia pana Misia? To twój challenge, pozdrawiam, XD. Jakiś wybrany przeze mnie odcinek. Nawiedzony dom dziecka. Mini mówi horror. Horroru jeszcze nie było tutaj, jeśli chodzi o gacha. Dobra, zaczyna się dosyć dziwnie. Tylko aby was tatuś widział. Słodkie śpiochy. Cudownie, tylko jakie imiona dać? Łysy 1, łysy 2. To brzmi jak super imię. Pani Dolls! Co jest? Tak, co się stało? O co chodzi? Super, super pana Misia masz tutaj. Co prawda, najprawdopodobniej pani mąż zginął w wypadku. To chyba już ich nie zobaczy. Co to za dramaty od razu na starcie? I to tak straszne dramaty. Musi pani pójść. Pani to musi pójść na lekcję polskiego. Z nami sprawdzić, czy to on. A co z łysym 1 i łysym 2? Dobrze. Zostawiłaś łysego 1 i łysego 2. Dlaczego on? No trudno, trzeba żyć dalej. Będzie dobrze, dla nich. Tak, dla łysego 1 i dla łysego 2. Ty jesteś bardziej do mnie podobny. Będziesz łysy numer 1. Tak? Będziesz Lucy. Miała być łysy numer 1, a twoja siostra Lily. Dla mnie to dalej będzie łysy numer 1 i łysy numer 2. Lucy, patrz! O nie, oni już mają włosy. No i teraz nie mogę powiedzieć, że jest łysym numer 2. Dobra, w naszych serduszkach to dalej będzie łysy numer 1 i łysy numer 2. Jest do mnie podobny, może to tata? O kim ty mówisz? Mamo, kto to tutaj jest? Kto? Tam? Dwie książki. What? Kto znalazł to zdjęcie? O co ci chodzi? Ja. Czemu dostała piąchala w zębala i kopala wokala? Ej, ej, ej! Bez takiej agresji! Nie będę rzucać panem Misiem, ale nie popieram czegoś takiego. Za co był ten kopal w zębal? O co tu chodziło? Przepani, ci teraz będzie... przyszła do ciebie pani. Jaka pani? Proszę wejść. Dostałaś kopala w zębala i tak nie poszło. Twojej mamy nie zobaczy zbyt długo za to, co zrobiła. No dostała kopala w zębala, kurde, no to raczej, że jej nie zobaczy. I dobrze, a co teraz będzie? Będziesz spała na tym wielkim... Boże, jakie wielkie wyrko, dajcie mi się położyć na tym wielkim wyrku. I dobrze, a co teraz będzie? Pójdzie ze mną, tam poznasz nowe koleżanki. Cudownie. Lili, to jest pani Matylda. Pani Matylda wygląda, jakby była na wojnie z 15 lat. Co ci się stało z okiem i dlaczego drugiego nie masz? Witam, proszę za mną, dobra, no to idziemy. W tym pokoju będziesz mieszkać. Dzień dobry kolegom. Znaczy, będą koledzy, czy będziesz sama? Są jacyś To jest tamtą zabandażowaną. Dobra, ja idę załatwić papiery, spoko. Czemu tamta ma zabandażowaną całą twarz? Ciekawe, jaki będziesz miała numer. Jaki numer? Ona jest łysa numer 2. A tamta na górze to kto? Taka jedna. Dzień dobry, taka jedna. Lili, od teraz jesteś 157. Jak 157? Mówicie do siebie po numerkach? Dlaczego 142? O co tutaj chodzi? Co to za dziwne miejsce? Lata miały, ja zdążyłam się przyzwyczaić, ale nigdy nie usłyszałem, jak ktoś woła tą dziwną dziewczynę i... Ta dziewczyna po latach ani trochę się nie zmieniła. 10 lat później. Lili ma 15 lat. Dzień dobry, Lili. O nie, ona faktycznie wygląda tak samo. Ona jest przerażająca, weźcie ją, zabierzcie. Na co ci ta maska? W całym ośrodku ogłosili, że trzeba mieć, że dla ciebie też mam. Okej, coś się stało niedobrego, złego. Przynajmniej nikt tutaj haszczy nie ma na głowie. Zaczyna się. Co? Co jest? Pierwszy raz chyba coś powiedziała. Głośnik. Dziewczyny o numerach 142 i 153 proszone są o przyjście do piwnicy. Nie idźcie do piwnicy, to się źle skończy, koleżanki. Nie idźcie tam. Naprawdę, to... Ja nawet wiem, dobra, ja idę. Ja nawet wiem, że to się źle skończy, uciekaj! O ty, Mendo, pojawiłaś się za plecami.
Ej! Co? Przestań się pojawiać za plecami. Nie skradaj się. Sayori? To nie, nie, prawda. O co tutaj chodzi? Czy to była koleżanka Sayori? Czemu cię nie mogę dotknąć? Bo ja nie żyję. Co tu się odwala? Więcej koleżanek Sayori! O nie, koleżanka, która była na wojnie 15 lat. Od małego byłam w domu dziecka. Co to się stało? Nikt się mną nie interesował. Dzisiaj są moje urodziny. A jako prezent chcę cierpień dzieci. Biedna łysa numer 1. Albo numer 2, już nie pamiętam, która to była. Biedna. Obejrzyj pierwszy odcinek Chodząca Katastrofa od Falonki FB. Obejrzyj Chodząca Katastrofa. Obejrzyj Chodząca Katastrofa. Obejrz Chodząca Katastrofa. Co się stało? Co to za zmowa jakaś? Jesteś ta osoba. Jestem tu po raz kolejny. Chłe, chłe! I tym razem może o coś poproszę. Może to obejrzenia pierwszy odcinek Chodzącej Katastrofy pomożecie i 3,5 tysiąca lajków. Wow, wow, masz 3,5 tysiąca lajków. To jest prawie połowa tego, co ma mój film. Sprawdźmy to. Ale najpierw soczek. Jestem już gotowy. Dobra, to jest chyba przedstawienie postaci. Okej, mamy jakąś wróżkę, mamy jakąś mamę. Nie ma haszczy na razie, więc jest okej. Bardzo dobrze. Nikogo nie ma z haszczami? Nie, jest kolega z super berłem. Co haszczo? Nie ufamy jej! Nie! Odejdź! Tobie nie ufamy. Oliver. Cześć, Oliver. Dzień dobry. Coś ci zwisa z tego mikrofonu takiego dziwnego. Hej! Dzisiaj opowiem wam moją historię. I nie myślcie sobie, że jestem jedna z tych... Bla. Czekaj. I nie myślcie sobie, że jestem jedną z tych popularnych dziewczyn. Okej, czyli ty jesteś tą koleżanką tutaj z ogonkiem. Tutaj jest koleżanka z haszczami, więc nic nie tracisz. Nie musisz się z nimi zadawać. Najpopularniejsza dziewczyna w szkole. Która? Ta z haszczami? Hej! Masz dziś może czas po lekcjach? Nie dziś, może... Jak nie... Dlaczego odmawiasz? No, to było ewidentne, czym ci rimsi, a ty odmówiłeś. Nie wierzę w tego kolegę, naprawdę. Jestem Wendy, mam 17 lat. Wszyscy się mnie boją, dlaczego się ciebie boją? Wendy, uciekać! A to dlatego, że każde moje zaklęcie kończy się katastrofą. A, dobra, bo to jacyś czarodzieje i tak dalej chyba. Mają mnie chyba za czarownicę albo jakiegoś złego ducha. Biedna Wendy. I tylko Olek przede mną nie ucieka. Wendy, nie denerwuj się. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Popraw tylko spodnie, zaszyj je sobie, bo ci się porwały, a tak to wszystko jest okej. Okay. Dzisiaj na zajęciach dowiecie się, jak wyczarować Patronusa, czyli mamy szkołę czarodziei. Cudownie. A kolega chyba naoglądał się za dużo Naruto i próbuje przyzwać dziewięcioogoniastego. Na razie ma... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Siedem ogonów. Bardzo ładnie policzyłem. Kto pierwszy? Ja. Ja? Nie? Nie mogę? A teraz spokojnie wypowiedz słowa Expecto Patronum! Dawaj, dasz radę. Expecto Patronum. Dokładnie tak. I... Wyczarował cudownego kota. Hashtag brawo. Ślicznie ci poszło. No dobrze, skup się Wendy. Pomyśl o czymś miłym. Dawaj, dasz radę. Dobra, chyba ci nie wyjdzie. Chyba... Czy ona ją zajumała? Ej, nie, czy ona serio ją zajumała? Czy koleżanka powiedziała nam papa na zawsze? Przepraszam, wiesz może, gdzie jest klasa trzecia B? Proso i demon? Czekaj, nie jestem złym demonem. Już po mnie. Tak, a ja ci wierzę. Przestań być taka przerażona. Później dziwisz się, że wszyscy od ciebie uciekają, jak sama się tak dziwnie zachowujesz. Uff, chyba mu zwijałam. Dobrze, że chodzę do trzeciej A. Następnego dnia. Jakie super słuchawki. Olek, możemy pogadać? Nie teraz, Wendy. Nigdy mu tego nie powiem. Może czas się poddać. Cześć, Wendy. Skąd znasz moje imię? Twój przyjaciel tak do ciebie mówił. Od kiedy demony mają uszy? Dobre mają. Jeszcze wczoraj ich nie miałeś. Dlaczego ona się tak odczepia? O co jej chodzi? Ma ogon, ty też masz ogon. O co ci chodzi? Czasami je chowam. Ładniej ci z nimi. Dzięki. Skoro znasz już moje imię, to ty też mógłbyś się przedstawić. Przepraszam, jestem Oliver. Skąd te zadrapania na oku? Patronus. Nie jest źle. Niektórzy mówią, że przynosisz pecha.
to powiedz tym niektórym, że mają rację. Ujuj, źle zaczęliście waszą relację. Bardzo źle. Nie będzie z tego cimci rimci domków. Pozytywne emocje. Nie rób tego. Dobra, uda jej się. Zrobi coś niesamowitego. Przewróciła się. Cześć, córciu. A, że to twoja mama. Myślałem, że to twoja siostra albo coś w tym stylu. Dlaczego twoja mama założyła mundurek, jakby chodziła do którejś klasy podstawowej? Ej, to wygląda jak twoja młodsza siostra. Widzę, że nie tylko ja mam dzisiaj dobry humor. Dziś są urodziny Olka. I tak cię oleję. I w końcu mu powiesz, że ci się podoba. Nie, ale dam mu specjalny prezent. I tak cię oleję. Chcę z niego zrobić popularnego chłopaka? Jestem aż tak przewidywalna? Tak, tylko pamiętaj, że to nie zawsze wychodzi tak, jak powinno. No właśnie, on cię oleje. Dostaniesz kopala w dupala, koleżanko. Naprawdę. Mimo tego, że nie masz haszczy, dostaniesz kopala w dupala, zobaczysz, on cię tak bardzo olewa. Olek, mam dla ciebie super prezent. On zrobi coś naprawdę złego, jestem tego w 100% pewien. 100%. Nowe ciuchy są fajne. Uff, musisz je przymierzyć. Wow, Olek, wygląda świetnie. Ej, nie olał tego prezentu. Znaczy, chyba teraz ją oleję. Dziękuję, Wendy, jesteś niesamowita. I co, i tyle? Nie zarywaj do mojej dziewczyny, nerdzie! A może ona już nie chce być twoją dziewczyną? Ty, kolego, to się nie odzywaj, bo masz dziwnego placka na głowie. Ten przynajmniej ma jakiś kapelutek. Nie, ten ma w sumie dwa placki na głowie. Nie wiem, który jest gorszy. Kolega z jednym plackiem na głowie, czy kolega z dwoma plackami na głowie? Słuchaj, mały, ona jest moja! Ojojojojoj, tutaj kłótnia macza. Ty powinieneś uważać na słowa. A po co mi zrobisz? Zostawcie go już! Ujujujuju, Wendy! No i kolego, się przeliczyłeś, opatrzę ci to. Moja nowa bluzka, ale dla niego wszystko. Czy ty go liznęłaś? Nie, dobra, założyłam mu bandaż. Wyglądało, jakby chciała go dziwnie liznąć. Wendy? Hej! Okej, dobra, dał jej ciuszki. Żeby nie było jej chyba... A tobie nie będzie zimno? Demony nie odczuwają zimna. Dobra, żeby nie było jej zimno, dał jej ciuszki. Bardzo ładne zachowanie, cudowne. Dzisiaj zrobimy przesłuchanie. A potem rozdam wam rolę do sztuki. Zrozumiano? Tak. Ale powtórz drugi raz, bo mamy tutaj koleżankę z haszczami, a z nimi zawsze jest coś nie tak, więc lepiej powtórz dla niej. W takim razie przeniesiemy się na salę teatralną. O nie, koleżanka z haszczami zaczyna. O nie, teraz kolega z plackiem. O, patrzcie, teraz katastrofa. Zamknij mordę, dachów. Ojojojojoj, przestań się tak unosić, bo później będą tylko będzie gorzej, zobaczysz. Będziesz mnie teraz wkurzać, tak? Lepiej stąd spadaj, bo rzucę na ciebie klątwę. Ujujuj, bo tylko to we mnie widzicie. Straszną czarodziejkę, która nie potrafi utrzymać różdżki w dłoniach. Dawaj jej, kurde, rzuć jakimś czarem i tyle. Spraw, żeby miała haszcze na głowie. Doskonale, właśnie czegoś takiego potrzebuję. Buntowniczka o wrażliwym serduszku. O, już są wyniki. Okej, dobra, czyli że poszło jej dobrze. Wyszło na to, że chcieli buntownika. Główną rolę Meska Jacob zagra Oliver. Okej. A główną rolę żeńską zagra Wendy Evans. I tak zostałam Yennefer. Olek! Co się dzieje? Który to Olek? Przecież niedawno się pobili. Który to Olek był? Ten? Chyba ten, z dwoma plackami na głowie. Pobili się, olał cię, wziął chyba od ciebie ciuszki i macie w pupie, koleżanko. Skoro nie mogę z nim rozmawiać, to do niego napiszę. Wsuwa w szparę. Okej, idzie kolega z dwoma plackami. Co zwistaje z mojej szafki? Liścik? Pachnie jak Julii. To na pewno od niej. Julii. Czy my jesteśmy Julii? Nie pamiętam, jak nasza koleżanka się nazywała. Drogi Olku, od bardzo dawna próbowałam ci powiedzieć coś ważnego, ale nie potrafiłam. Podobasz mi się! Dostał krwotoku z nosa! Kolega, uspokój się troszeczkę. Chyba pomyliłeś koleżanki. A, tam jest podpisane, że Wendy. Nie pykło ci, koleżanko, z tym liścikiem. Julii, czekaj! O nie, on myśli, że to koleżanka z haszczami wysłała. Przecież... Czytać nie potrafisz, tak przeczytałeś wszystko, nie przeczytałeś od kogo to jest. Ty głupi jesteś, widać, że masz dwa placki na głowie. Czytałem twój list i... O co? Jaki list? Żaden? Wendy, ty... O co ci chodzi? Jaki ty masz problem? Czytać się naucz. To nie będzie takich nieporozumień i problemów.
Ty głupi jesteś. I moi drodzy, żeby nie wybierać tylko i wyłącznie osób, które mają bardzo, bardzo, bardzo dużo lajków, będę też wybierać jakąś osobę, która ma tych lajków troszeczkę mniej, żeby dać jakby szansę każdemu się pojawić na odcineczku. I tak właściwie co tydzień na koniec będę taką jedną osobę wybierać. Dzisiaj niech to będzie XVika X, 44 lajki, więc tak dosyć normalnie, bo tutaj 44 lajki, 39, 16. Dała mi od razu linkacza do odcineczka, więc sprawdźmy, co tutaj dla mnie przygotowałaś, koleżanko. Dzień dobry. Kolega już z plackiem na głowie leży. Dobra, co to jest? Wyjątkowy zwierzak, biała wilczyca. Zapowiada się poważnie, bardzo poważnie. Siostro, tak? Mogę mieć własnego zwierzaka? Jak będziesz dorosły, będziesz mógł go mieć. Okej, czyli teraz nie może. Ale twoje czekanie się opłaci. Jak to? W przyszłości będziesz mógł spełnić moje największe marzenie, czyli... Czyli co? Przestań być taka enigmatyczna i po prostu powiedz, o co ci chodzi. Posiadanie białego wilka. Ja mam niebieskiego misia. Liczy się? Z oczami błękitnymi jak morze. Pan misio? No dobra, on nie ma błękitnych oczu, ale jest cały poza tym błękitny. I z kulami ostrymi jak brzytwa. Obiecujesz, że spełnisz moje marzenie, bracie? Co to za marzenie? Dlaczego ty go nie możesz posiadać? Obiecałem ci, więc dotrzymam obietnicy. Okej. I co, idziesz szukać białego wilka? O co ci chodzi? Zadzwonisz do białego wilka? Halo? Tak, słucham. Chciałbym adoptować zwierzaka. Kolor? Biały. I co, tak prosto? Kolor oczu? To ona też po prostu mogła zadzwonić się poprosić białego wilka. Dlaczego się tobą wysługuje? Chłopak. To ja też chcę sobie telefonikiem jakiegoś wilkołaka zamówić. Godzinę później. No to nieźle. Bardzo szybciutko. Dlaczego to jest dziewczyna? Chciałem chłopaka. Była tylko ona. Dobra. Użyj tego, jakby cię nie słuchała. Czy to jakiś mikrofon? Co to jest? Dobrze, a ile chcecie? Odejdź! No. Mogę zaoferować soczek i spadajcie. Dobry soczek, koledzy. Że co, proszę? Posłuchaj, to jest biały wilk z błękitnymi oczami. W dodatku raczej nie kupisz tej rasy w sklepie ze zwierzętami. Masz! Jak prosto to masz. Kolega z tym plaskiem na głowie, jaki rozrzutny. Co się dzieje? Moja ręka! I już ci udziabała. I masz, kurde. Zapłaciłeś 10 tysięcy dolarów za udziabanie w rękę. Brawo. Ojojoj, użył mikrofonu. A, wyłącz to, to boli! Proszę! Kilkanaście minut później. What? W co ty się ubrałaś? To moja szansa. Co zrobisz? Czy ona ucieknie po prostu? Zamknięte! Czy ona? Nie, odłóż to! Odłóż to, koleżanko! Odłóż to! Przepraszam, ale chcę być wolna. To był twój najlepszy wydatek w życiu, kolega. Ciąg dalszy nas... A to mnie się czepiacie, że to ja kończę w takich momentach odcinki. A tutaj, co ja mam powiedzieć? Co to za ciąg dalszy nastąpi w takim momencie? Co się stało z kolegą z plackiem na głowie? Ale powiem ci tak, że to był twój najlepszy wydatek w życiu, naprawdę. Dobra, więc moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Również za pana misia, który dzisiaj cudownie zmoczył się dla nas, który cudownie się umył. Teraz masz super pyszczek, panie misiu. Żadnych po prostu tutaj już brudków i tak dalej. Jeszcze raz się czyszczę. Cudownie, panie misiu, wyglądasz, naprawdę. Cudownie. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli odcineczek wam się podobał. Jeśli podobał wam się mokry pan misio. Za mokrego pana misia trzeba zostawić kciuka w górę. Tymczasem trzymać się. Hejos!